Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom. Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na dzisiejszym nagraniu. Ja mam na imię Igor. Dzisiaj będziemy studiować temat Klucze do rodzinnej jedności. Razem ze mną w studium dzisiaj jest Grzegorz, Damian i Dawid. Na początku studium będziemy się modlić. Oskawy, drogi Panie nasz, przychodzimy w tej chwili do Ciebie, aby podziękować za wspólnotę, jaką mamy. Z Tobą przede wszystkim, ale między sobą. Za to, że, drogi Panie, wskazujesz nam. I dajesz zrozumienie, na czym polegają właściwe relacje. Dziękuję za taki temat, który dotyczy rodziny, który dotyczy jedności, miłości. Dziękuję za wspólnotę, którą mamy z internautami, za to, że wspólnie gromadzi nas Twoje Święte Słowo. Poprzez Świętego Ducha dotykaj naszych serc, daj nam jasne zrozumienie i spraw, żeby te teksty w naszym życiu, fragmenty Słowa Bożego, nabrały wielkiej wartości, gdy... Zapragniemy wdrażać je w naszą codzienność. Niech ta codzienność będzie wtedy inna, wartościowa i przede wszystkim niosąca Tobie chwałę, uwielbienie i cześć. Proszę o ten czas, o tę chwilę, o Twoją obecność i szczególne Twoje prowadzenie w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Jedność w chrześcijaństwie jest bardzo ważna. Na tyle jest ważne, że Jezus, kiedy już odchodził z tej ziemi, to przede wszystkim mówił o jedności, którą On ma z Ojcem, aby też taką jedność On ma z nami jako, jako Jego lud. Tak samo tą jedność Bóg chce, żebyśmy mieli w małżeństwie. Chce, żebyśmy tak właśnie się kochali, tak jak On kocha Ojca, żebyśmy Jego Jezusa tak kochali, bo On nas tak kocha. Chce. Żebyśmy tak samo kochali się w małżeństwie, niezależnie od tego, jak, jak właśnie patrzą na drugą osobę. Dzisiaj najpierw będziemy mówić o jedności, którą mamy, mamy właśnie z Bogiem. I jedność, którą mamy między, między nami. Najpierw chcę, żebyśmy przeczytali tekst z listu do Efezjan. Drugi rozdział, i tam mamy 15 i 18 werset. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby, czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Albowiem przez niego mamy dostęp do ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Dziękuję. Teraz będę prosił, proszę Cię Dawidzie, abyś przeczytał w liście do Galacjan, trzeci rozdział, 28, werset. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jak Pan się wydaje, w jaki sposób rozumiemy tą jedność i na czym polega ta jedność, w jaki sposób apostoł Paweł tu przedstawia? Ja myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o jedność duchową. Hmm? Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to właśnie mówił, że przybliżyło się królestwo niebios, to duchowe królestwo. I, I uczył właśnie wielu rzeczy ludzi yy, i zależało mu na tym, aby ludzie ze sobą mieli pokój, zgodę, żeby panowała hmm. miłość. To, to właśnie te duchowe wartości. Yy, mi się wydaje, że to jest właśnie z je, jedną, jedna z rzeczy, właśnie o której mówi ten tekst. Ale dziękuję. Dlatego hmm? ideą Pana Boga od początku było zachować jedność. My jako ludzie to zburzyliśmy w raju. Tak. Bóg od razu wyszedł naprzeciw temu problemowi, starał się to, starał się to rozwiązać. No i tak jak było, tak jak było wspomniane, że, że Bóg zabiegał to w Chrystusie, dał obietnicę, mm. ale tą ideę, którą Bóg żyje, bo to, bo to nie są frazesy, to nie są banały, to nie jest coś wymyślonego i Pan Bóg mówi, to musicie tak robić, żeby to zadziałało. To nie jest jedynie rada, to jest... Coś, czym Bóg żyje, Bóg tak po prostu funkcjonuje, Bóg sobie nie wyobraża innego sposobu, żeby ta jedność zadziałała i dlatego przenosi na nas taką miłość, taki sposób, sposób jednoczenia się z drugim, z drugim człowiekiem, z samym Bogiem. Chciałbym to podeprzeć pewnym fragmentem słowa Bożego z Księgi Michała. Według przekładu Piotra Zaręby, to jest drugi rozdział, werset 12. przepiękny werset. Dzisiaj Dzisiaj ten werset odnalazłem, hmm. czytałem go wielokrotnie, ale posłuchajcie, jakie, jakie jest podejście Pana Boga? No, myślę, że te wcześniejsze wersety też o tym wspominały. Na pewno zbiorę ci Jakubie całego, na pewno zgromadzę resztę Izraela, razem skupię ich ja, jak owce w zagrodzie, jak stado w środku jego pastwiska, gwarne mnóstwem ludzi. Oczywiście tutaj hmm. nie ma mowy dosłownie o pasterzu, no ale jak może stado funkcjonować bez tak. Bez pasterza. W domyśle tu pasterz również jest. Dziękuję bardzo. Jak ja tak myślę, to, to, to rozumiem, że grzech oddalił nas, w zasadzie oddzielił nas od Boga. I, i to jest nasz problem, tak w zasadzie. I, i, I Pan Bóg chce właśnie ten nasz problem rozwiązać. Właśnie przez to, że Chrystus przyszedł na świat, czyli ten Emanuel, czyli Bóg z nami, on przyszedł po to, żeby nas zjednać. On przyszedł po to, żeby pokazać, jaką łączność On ma z Ojcem, i dokładnie tak samo chce, żebyśmy mieli ze sobą nawzajem, prawda? Właśnie jak myśmy to mówili. To jest niesamowite, że ta jedność duchowa dla Boga jest tak ważna, jest, 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 jest kluczową rzeczą, właśnie jeżeli chodzi o, o, o życie, życie właśnie to na ziemi między nami, chrześcijanami, prawda? I, i rozumiem, że w jaki sposób mamy tą łączność z Bogiem, z, z Jezusem Chrystusem to taką też łączność potem mamy między nami braćmi, prawda? I właśnie to, 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 to co żeście mówili, to jest naprawdę piękne. mi się wydaje, że, że to, jest, to jest niesamowite, kiedy, kiedy my rozumiemy, że ta jedność którą, mamy, jedność, którą mamy z Bogiem, do której dążymy właśnie mieć z Bogiem, to to się przekłada tak samo na, na naszą jedność między nami braćmi, i siostrami. I to, mm. to jest właśnie niesamowite. Um, kiedy patrzymy właśnie na, 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 na takie rozumienie jedności... To, to jest bardzo ważny fragment w jaki sposób ta, 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 ta jedność właśnie się przejawia i w jaki sposób ona dalej jest, jest żywa w naszym życiu i chcę żebyśmy przeczytali dwa wersety mianowicie z pierwszego tesaloniczan co rozdział 12 werset i z pierwszego listu Jana przepraszam, z Ewangelii Jana 17. rozdział 22 werset Was natomiast, oby Pan jeszcze bardziej i jeszcze obficiej wypełnił wzajemną miłością. Taką, jaką my Was darzymy. Dziękuję. Dawid? A ja dałem Wam im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie. Te fragmenty, w jaki sposób przedstawiają tę jedność? Co jest z tym spoiwem jedności? Dlaczego tak jest? Yy, z pewnością tym spoiwem Jedności jest dobroć, miłość Boża. Wiemy też, że Bóg, jako istniejący w trzech osobach, emanuje miłością niesamolubną. I to przekłada się, jakby też, na relacje, jakie powinny przynajmniej występować w świecie stworzonym przez niego, prawda? I mamy też przykłady. Chociażby 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus modli się właśnie o tą jedność, aby między wierzącymi ta jedność była taka sama, jak między nim a Ojcem. A przecież no, oczywiście nie mówimy o jedności w jakimś fizycznym wymiarze, ale w kwestii duchowej, prawda? Na pewno nie jest tak, że chrześcijanie nie mają spornych kwestii, prawda? Bo no. jest tak, że się gniewamy czasami, ale Słowo Boże wskazuje, żeby gniew, Trwał do zachodu słońca, nie dłużej. Tak. Słowo mhm. Boże mówi, jak prostować pewne sytuacje, nieporozumienia, i żeby też to tak nie zabrzmiało, że, że to takie surużowo, prawda, ze mhm. wszystkim, ale jeśli Chrystusa stawiamy w centrum, to Bóg pomaga nam rozumieć, gdzie są nasze błędy i naprawiać pewne rzeczy. Jesteśmy w rękach Boży. Ja może takim dziwnym przykładem się posłużę. No, moja Biblia, moje Pismo Święte, jak zamawiałem, je, ono było nowe. Ale na skutek użytkowania ono staje mhm. się coraz bardziej zużyte już, prawda? Czy to znaczy, że ono traci, straciło wartość? Nie. I my w oczach Bożych również nie tracimy wartości, choć. Popełniamy błędy, jesteśmy bardziej zużyci, jakby prawda, przez grzech, przez te konsekwencje grzechu jesteśmy dotknięci, ale w oczach Bożych mamy pewną wartość. Jeśli jeszcze mogę jeden fragment zacytować, księga Ezechiela, 37 rozdział, opowiada o Dolinie Wyschłych Kości. I później od 15 wiersza są przepiękne myśli. Pozwólcie na 2-3 wersety, które chciałbym tutaj wyartykułować czy przypomnieć. Od 15 wiersza. Pan skierował do mnie słowo tej treści: A ty, synu człowieczy, weź sobie jeden kawałek drewna i napisz na nim Juda i stowarzyszone z nim plemiona Izraela. Weź też drugi kawałek drewna i napisz Józef. To jest Efraim i z nim związane plemiona Izraela. Następnie złącz oba te kawałki w jeden kawałek drewna. Niech w, twoich, w Twoim ręku stanowią jedno. I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy tak. czytali ten fragment, tam Bóg mówi, że ja trzymam te dwa kawałki drewna. I na tym to polega, że jeżeli ci dwaj chrześcijanie, nawet, którzy mają nieporozumienia, Chrystusa postawią w centrum i Bóg będzie trzymał ich w swoich rękach, to na pewno dobrze się to poukłada, a będą spojeni miłości. To troszeczkę mhm. ten przykład on wielokrotnie jest używany i być może słuchacze go też Nie. już słyszeli, ale... Jak weźmiemy trójkąt, no to jeżeli, jedna, jeżeli jeden bok trójkątu zaczniemy skracać, i to znaczy wyobraźmy sobie taką mhm. sytuację, że Bóg jest na jednym rogu tego trójkąta i dwie osoby, dwaj chrześcijanie są na pozostałych dwóch rogach, no to jeżeli będą się zbliżali do Boga, no to automatycznie zbliżają się też do siebie. Nie ma innej możliwości mhm. w tym układzie. Tak, tak, dziękuję. dziękuję. No, naprawdę te przykłady, które jeszcze dalej są piękne. Jeszcze jedna rzecz bym powiedział, że, że jak jest napisane w pierwszym liście Jana, miłmy mi się nawzajem, gdyż on przedtem nas umiłował. Czy w zasadzie miłość pochodzi od Boga. Wyobraźcie sobie, że, że jest jakieś małżeństwo, które, w której nie ma miłości. Czy tam będzie jedności? Tak trudno powiedzieć: raczej tej, tej jedności nie będzie. Albo też nie będzie tej, tej pra, takiej prawdziwej jedności. Ale kiedy Pan Bóg właśnie y, y, też stworzył małżeństwo, y, w drugim rozdziale y, księgi pierwszej Księgi Mojżeszowej jest w czwartym jest napisane, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym, jednym ciałem. ciałem. Właśnie. W jaki sposób stają się jednym ciałem? Mianowicie dokładnie przez miłość. Oni naprawdę są jednym ciałem. Tak samo my z Chrystusem, Oczywiście to duchowo rozumiemy, że kiedy naprawdę właśnie jesteśmy z nim na co dzień, kiedy, kiedy każdy dzień i rozpoczynamy, ale nie tylko rozpoczynamy, żyjemy naprawdę z Jezusem Chrystusem, kiedy rozmawiamy z nim cały czas i on do nas też mówi, to w tym właśnie jest nasza jedność. I właśnie tak Pan mówi dokładnie, on dlatego że on jest jednością, rozumie, że, że, że tak jak, jak Jezus powiedział, jak on kocha ojca, tak samo. Dokładnie stąd pochodzi miłość Jego do nas. I ta miłość powinna się wzajemnieć też do Niego, ale przede wszystkim do nas, do, do siebie nawzajem, między nami. Prawda? I tu jest właśnie ta jedność. I tu mi się wydaje, że to jest właśnie piękne. Te przykłady, które myśmy właśnie przedstawili, to, to naprawdę pokazują, jak, niesamowicie jest, jak, jak niesamowity jest Bóg właśnie, który, który przez miłość tworzy tą jedność między nami. I to jest piękne. Że jest to, to związek trzech istot, wbrew pozorom, tak, jak tak. mówimy bardzo często, to tak. połączenie dwóch osób, ale... To jest połączenie trzech istot. Bóg, Bóg jest bardzo zainteresowany tym, by był zaproszony do tego związku i by mógł, może nie ingerować zbyt mocno, bo taki Bóg nie jest. Bóg chce po prostu radzić, chce naszego dobra. I to jest taki kochany, naprawdę dobry rodzic, który prowadzi hmm. najlepszą drogą. Tak jak, tak, jak, tak jak wspomniałeś, uczy tej jedności, uczy współczucia, uczy, uczy miłości, rozwiązywania również problematycznych sytuacji, bo i takie się pojawiają. Teraz chcę, żebyśmy przeczytali fragment Biblii z Listu do Filipian, drugi rozdział, od trzeciego do piątego wersetu. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tak, dziękuję bardzo. Co nas ten tekst uczy... O, o właśnie tej jedności, o bycia ze sobą, czy to w małżeństwie, czy to bycia jako bracia w kościele. Czego dokładnie powinniśmy się, się strzec, właśnie według tego tekstu, jak my rozumiemy? Ktoś może zadać takie pytanie: no to dlaczego ta jedność jest taka trudna czasem, hmm. że my jako ludzie, no, nawet może w kościele, czy, czy w rodzinie, tak trudno? Możemy tą jedność utrzymać. Trzeba powiedzieć, że po prostu urodziliśmy się na tej ziemi jako grzesznicy ze skażoną naturą i po prostu dlatego właśnie jest to tą jedność trudno, trudno tak utrzymać, ale Bóg ma rozwiązanie. On zesłał swojego Ducha Świętego i który jakby uczy nas, który nas zmienia, który pomaga nam właśnie tą jedność duchową jakby i w rodzinie, czy w kościele, czy z Bogiem utrzymać. I tutaj właśnie w tym, w tym tekście są takie właśnie rady Pawła, żeby nie być kutliwym, żeby w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie, ale to, to wszystko jest możliwe tylko dzięki, dzięki Duchowi świętemu. Mhm. Sami sami z siebie nie możemy tego osiągnąć po prostu. Nie? Tak, dziękuję bardzo. Damian, proszę. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego, to moim zdaniem jest taka wisienka mhm. na torcie. Yy, parenetyki biblijnej, pouczenia pewnego, jak należy postępować, yy, jak się zachowywać, bo jakbyśmy przeczytali ten fragment dalej do ósmego wersetu, mhm. no to on jest po prostu fenomenalny. To jest przykład tego, jak król, jak stwórca i władca wszechświata schodzi z mhm. tego po prostu niesamowicie wysokiego poziomu dla nas do poziomu najniższego i rodzi się tam w jakiejś grocie yy, jako zwykły człowiek, jako swoje stworzenie. To jest wielki przykład uniżenia. Mhm. To jest przeciwieństwo mm, samolubstwa. To jest przeciwieństwo tego też, co przeciwnik Boży wniósł mhm. tutaj y, na ten świat, bo jakby korzeń wszelkiego zła wynika z egoizmu. Jeżeli tak ja coś dla siebie chcę za wszelką cenę ciągnąć, to najprawdopodobniej nie skończy się to dobrze, ale możemy sobie bardzo łatwo spróbować wyobrazić, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy postępowali w taki sposób, że martwiliby się raczej nie o swoje dobro, ale o dobro drugiej osoby w pierwszej kolejności. No, myślę, że byłoby o wiele piękniej. No, mi się wydaje właśnie, że rzeczywiście to, to, to co. Um... Nam przeszkadza często do, do, do tego, żebyśmy przeżywali Boga, czy też drugą osobę, właśnie to, tą bliskość przeżywali między sobą, to jest dokładnie egoizm, prawda? To jest to, co, to, co dzieli często nas od innych. I w zasadzie egoizm to jest to, 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 jest to, 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 to co doprowadziło do, do tragedii w naszym świecie, tak? Bo, bo rozumiemy, że, że ten szatan, czyli ten, ten, ten lucyfer, który który był w niebie w wyniku właśnie egoizmu, patrzenia na siebie, tak, zbuntował się przeciwko Bogu i, i doprowadził do, do wielkiego chaosu. I w zasadzie, w zasadzie jest tak, że tak, tak samo w naszym życiu jest, kiedy, kiedy my jesteśmy egoistami, kiedy patrzymy na, na nas, to wtedy naprawdę. No, tylko i wyłącznie niszczymy to, co jest wokół nas. Bo, bo, bo egoizm właśnie dokładnie do tego doprowadza. Także, proszę jeszcze. Wystarczy zrobić takie zestawienie, co Chrystus zrobił i co zrobił mm -hmm. szatan, co zrobił Lucyfer, tak. prawda? Bo y, znamy słowa, jakie wypowiadali, ale, ale to nie wszystko, bo Chrystus wszedł na tę ziemię i wypełnił słowa, które zapowiadały, mm -hmm. co zrobi. Mało tak. tego, on nauczał i tak żył. Lucyfer bardzo dużo mówi o skarża Boga, i w zasadzie robi wszystko, żeby skłócić nas z Bogiem między sobą, żeby zniszczyć w ogóle człowieka i zniszczyć ten obraz Boży, Boży w nas. I jak to zestawiamy, no to możemy, możemy stwierdzić tak naprawdę, komu jaki cel przyświeca, prawda? Chrystusowi przyświeca ta właśnie miłość. Ale tu było to, to powiedziane, ja chciałbym to tak podkreślić bardzo mocno, bo my tę jedność budujemy dzięki Chrystusa miłości. Ona Dokładnie. się przelewa na nas, a my przelewamy ją dalej. Uczymy się. Tu mamy również w pierwszym liście Piotra, wzmocnię ja dzisiaj tak tekstami, będę wspierał innymi <noise> również. Czwarty rozdział, werset ósmy, też przepiękny werset. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Mhm. No i jak tutaj Piotr mówi z kolei, bo to jest dla mnie uzupełnienie tego fragmentu, który był czytany. Mhm. Jak Piotr mówi o pielęgnowaniu żarliwej miłości no to to nie jest tak, że jak Bóg nam da raz tę miłość, to ona już funkcjonuje i jest naładowana na 100%. Tak. To pielęgnowanie to dla mnie ma taki głęboki wymiar, żeby ta miłość była żarliwa. Mhm. To, to coś oznacza. Ja muszę te relacje pielęgnować z Bogiem, a później z drugim człowiekiem. Tak, dziękuję bardzo. Mamy ciekawy, ciekawy werset. W liście do Efezjan 5 rozdziału, w drugim wersecie jest napisane tak. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Niekiedy ten tekst jest korzystany do różnych innych polemik właśnie odnośnie pewnej uległości, prawda? I nie tylko w rozumieniu właśnie, kto, komu powinien być uległy i w jakim stopniu i dlaczego. Jak my rozumiemy, dlaczego akurat apostoł Paweł porównał potem dalej właśnie do Kościoła i tak dalej, Jaki jest ten sens tego, tego fragmentu tutaj jak on się wydaje? Ja osobiście uważam, że powinniśmy też pamiętać o tym, w jakich czasach to było pisane, do jakich ludzi to było pisane. No bo chyba nikt. Nikt raczej nie powiedziałby dzisiaj tutaj z nas, że niewolnictwo jest w porządku i że powinniśmy korzystać z tego, dlatego że. Paweł napisał, żeby niewolnicy nie buntowali się przeciwko swoim panom, ale raczej z pokorą przyjmowali po prostu mhm. los, jaki ich spotkał. I jakby w ten sam sposób, wydaje mi się, że należałoby rozumieć ten fragment. Mhm. Takie były czasy, takie, tacy byli ludzie. Dzisiaj żyjemy w troszeczkę innych czasach i prawdopodobnie, chociaż mhm. może nie mogę mówić za Pawła, ale troszkę pospekuluję. Prawdopodobnie gdyby Paweł dzisiaj pisał ten tekst, no to troszeczkę inaczej by to ujął. Mhm. Tak? Grzegorz, proszę. Ja się z tym zgodzę, dlatego że y, ważny jest właśnie kontekst historyczny, mhm. bardzo ważny. Pamiętajmy, że to były czasy niewolnictwa. 50 milionów niewolników było około tak. w Cesarstwie Rzymskim w tym czasie. Mhm. Mało tego podejście okolicznych ludów. Grecy, Rzymianie mieli bardzo podobne. W Rzymie bardzo często, y, bardzo często. Powtarzano, że żony w zasadzie są do tego, aby rodzić prawowite dzieci. Mhm. Natomiast konkubina jest do tego, aby mężczyzna mógł dobrze spędzać czas, a kurtyzana do tego, żeby miał rozrywkę. Takie było podejście. Tak, tak. Niestety bardzo często przechodziło to na Izraela. Bardzo często, mhm. a wiemy w jakich czasach Jezus też był z tym narodem. No i Pan Jezus prostuje. My się skupiamy na tym 22 wersecie, ale 25 werset okay. z, tego, z tego rozdziału mówi mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. Mm. I teraz jakbym miał zapytać siebie i mężów. Kto z was kocha swoją żonę tak jak Chrystus Kościół? Ja się mm. uderzę w piersi i powiem, że ja tak nie potrafię. Po prostu staram się, ale, ale nie potrafię. Więc wydaje się, że tutaj apostoł Paweł próbuje tak delikatnie zwrócić uwagę, żeby też zamieszania nie wywołać, że mm. powinniśmy patrzeć na małżeństwo przez pryzmat Chrystusa. I tu znowu jest odwołanie do Chrystusa. Prawda? Tak, tak jak Chrystus Kościół kocha i przecież Chrystus bezwzględnie kocha Kościół. Lubinica też Kości Chrystusa powinna kochać. I to, co Damian też, też mhm. wspomniał. Były inne czasy. Podzielam tę opinię, gdyby Paweł dzisiaj pisał Uważam, że ten tekst troszkę brzmiałby inaczej. Jesteśmy absolutnie równi przed Bogiem. Nie ma co tak. do tego żadnych, żadnych wątpliwości. Natomiast rola kobiety była troszkę inna. No, filozofów mieliśmy mężczyzn w tamtym czasie, co tu dużo mówić. Nauczycieli mieliśmy mężczyzn. Nie? Uważano, że kobieta ma takie bardziej domowe zajęcia. Jest inny świat w tej chwili, Prawda? i korzystamy z tego dobrodziejstwa. Tak. Może, mogę jeszcze coś tak, dodać, tak bo jeszcze e, musimy pamiętać o tym, że Paweł był do, dosyć dobrym dyplomatą i on też hmm. e, potrafił rozmawiać z ludźmi. Kiedy widzimy go w Atenach, e, w sposób, w jaki on zaczyna e, rozmowę z tym, lu, z tym ludem, no to jakby stara się zagrać też na pewnych e, czułych nutach stara się otworzyć jakoś hmm. serca tych e, ludzi. E, więc właśnie to, co Grzegorz tutaj mówił, też. E, Paweł starał się być, moim zdaniem, ostrożny w tym, co mówi, dlatego, że głoszenie Ewangelii, czy to w Izraelu w tamtym czasie, czy później w innych terenach, no to, jak wiemy, takie rzeczy one wymagają czasu. Ludzie do nowych rzeczy muszą się czasami, pokoleniami przestawiać. To nie jest tak, że raz i można wszystko nagle zmienić, prawda? Tak. To jest istotne, bo, bo kiedy rozumiem, w jaki sposób Pan w ogóle stworzył najpierw małżeństwo, bo jak już tekst cytowałem z drugiego rozdziału, 24 wersetu Księgi Rodzaju, że, że oni obaj staną się jednym ciałem, czyli rozumiemy, jak są jedno, są równi. tak? Co, co też ciekawe, po hebrajsku mąż, isz, kobieta jest isza, czyli w zasadzie słowa, które od, się odnoszą do, 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 do równego poziomu, tak? Czyli, czyli yy, Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, nie stworzył, owszem, najpierw Adama stworzył, ale jednak nie stworzył kogoś mniejszego, tak? Yy, to jest niesłychanie istotne, bo, bo wtedy rozumiemy, że że małżeństwo, właściwie małżeństwo może funkcjonować tylko wtedy, kiedy jest prawdziwa, prawdziwa jedność, a to znaczy, że ta jedność może być tylko i wyłącznie z prawdziwej miłości. Czyli jak po prostu Paweł pisze, zresztą Gregorze, jak ty mówiłeś, prawda, czy, czy nasza miłość między, yy, między małżonkami jest jak miłość, jaką miłość ma Chrystus do, do swojego kościoła? Więc, więc właśnie o to chodzi, że kiedy naprawdę szukamy tej miłości, to wtedy każdy będzie rozumiał, Właśnie sposób, w jaki sposób powinien szanować i ulegać drugiej osobie. Czy, czy na przykład yy, możemy ulec w czymkolwiek żonie? No to jest pytanie podstawowe. Czy, czy dzisiaj w taktyce, tak musimy powiedzieli, czy czasami nie ulegamy na przykład, nie wiem, namową żony w czymś tam? Prawda? No, mi się, wydaje, że to jest normalna rzecz, Począć prawda? Jeżeli, tak, no. jeżeli nie, ma, nie mamy racji, albo, albo, albo w czymś jesteśmy, nie jesteśmy aż tak kompetentni, to musimy słuchać żony, tak? <noise> Czyli to, to w tym przypadku <noise> powiem, nie, ja jestem dumnym mężczyzną, bo nie będę słuchał żony, prawda? Bo tylko i wyłącznie żona musi mnie słuchać, chociaż na przykład mogę nie mieć racji. tak? Więc to jest trochę tak, byśmy powiedzieli nawet, nawet głupie. Bo tak powiem naprawdę, tak już yy, słowem nieładnym, tak? Ale właśnie. O to chodzi, że, 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 że w małżeństwie rozumiemy, że, że jednak, yy, jednak jest tak, że, że tylko i wyłącznie w prawdziwej miłości jest ta prawdziwa uległość. Bo, 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 bo kiedy mówimy o tej uległości, tak, to nie jest tak, że, że właśnie to się spod pantoflem kogoś, tylko że, że sami sobie nawzajem ulegamy, kiedy? kiedy jest prawdziwa miłość. Inaczej to będzie źle właśnie zawsze interpretowane i rozumiane. Tak? Żegorz, proszę jeszcze. Tak, jeszcze rozwiąz ten, tę, tę myśl, gdy, gdy patrzymy na cały ten fragment, prawda, bo to jest tak, oczywiście tak. mowa o tej uległości, był, był taki czas patriarchatu, prawda, stamtąd to tak. przenika, to taka pozostałość, natomiast ja, 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 nawiążę jeszcze do tego całego fragmentu, bo, bo jest mowa o tym, żeby mężowie tak kochali jak swoje ciała, swoje żony, tak. prawda, że żona tym polega miłość, żeby kochali tak jak Chrystus, Natomiast my bardzo często ten tekst widzimy, bo oczywiście tutaj w liście do Efezjan jest to odniesienie do życia Chrystusa, który był na ziemi. I przypomnę w Ewangelię Marka, 10 rozdział, 45 werset, gdzie Chrystus powiedział, że ja przyszedłem, aby służyć, a nie aby mi służono. Tak jest. I na tym polega. Na tym polega podejście do, do tej drugiej, drugiej osoby. Hmm. On przyszedł służyć Kościołowi, a my bardzo często patrzymy tutaj na ten fragment i mówimy tak, Jezus jest Panem. Ale tutaj no. jest mowa o tym fragmencie, który dotyczy kościoła i to poświęcenie, tu jest nawiązanie do poświęcenia Chrystusa za kościołem. Przyszedł, żeby służyć, więc ty mężu służ tak jak Chrystus, daj przykład. I mi się no. to podoba. Druga rzecz, popatrzcie, że Pan Jezus bardzo często dowartościowywał niektóre kobiety. Córka no. kananejska, takiej wiary w Izraelu nie znalazły. Prawda? Tak, Wdowi jest. Grosz, kobieta, która przemknęłaby, kiedyś jej imię może poznamy w Królestwie Niebieskim, on po prostu kobieta przychodzi, coś wrzuca. Pan Jezus docenił to. Maria, Marta. Pan Jezus mówi, żeby nie zajmowały się tylko tymi przyziemnymi rzeczami, bo to jest ważne, ale żeby słuchały słowa. Dlaczego pan Jezus na to zwrócił uwagę? Bo one też potrzebują zbawienia. Tak jak mężczyźni, jesteśmy po prostu równi. Tak, przed Bogiem. Tak, dziękuję tak. bardzo. Yhm, chcę, żebyś, może Dawid mógłby mógł ci poprosić, byś przeczytał tekst z szóstego rozdziału do Efezjan, pierwszy werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w panu, bo to rzecz słuszna. Tak, no właśnie. I to jest następny temat, zresztą podobny. Jak, jak rozumiemy, że dzieci mają być posłuszne? Co to znaczy? Tak. Ja to rozumiem e, tak, że przede wszystkim w tym tekście zwróciłbym uwagę na słowo wpadu. Mhm. E, dlaczego? Dlatego, że... No... Ktoś może powiedzieć: A ja mam rodziców, jakichś takich niedobrych, albo nie wiem. Nie, mój ojciec czy tam matka nie byli dla mnie przykładem i. No, trudno wymagać od dzieci, że żeby byli posłuszni, jeżeli, to, jeżeli rodzice akurat nie dają dobrego przykładu, czy wymagają coś, co jest niewłaściwe. Ale tutaj, właśnie, jeżeli. W panu jest ta, 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 to posłuszeństwo, jeżeli rodzice sami y, żyją z Bogiem i według tego, co pan Bóg y, przekazał, to, to te dzieci później w, no, będą widziały, że, y, że to jest prawdziwe, to co rodzice mówią, nie? że, mm. że, 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 że można, można się posłuchać rodziców. Tak, tak. Dziękuję. No, właśnie ten tekst z jednej strony mówi, żeby dzieci były posłuszne rodzicom, ale jak spojrzymy kawałeczek dalej, w czwartym wersecie jest napisane, żeby również rodzice nie pobudzali e, dzieci do, do złego. Mm -hmm. I taka myśl przychodzi mi do głowy, że właśnie na tym polega też cały problem z grzechem, i cała jego zwodniczość i, i chytrość, że mm, czasami nawet jakby jedna strona chciała, żeby relacje wyglądały dobrze. To przez działania drugiej strony może być tak, że niekoniecznie to się uda. No bo na przykład, powiedzmy sobie szczerze, jako ludzie ograniczeni, grzeszni też, no, którzy się uczą cały czas, mamy ograniczone możliwości, ograniczoną cierpliwość, prawda? Więc być może właśnie dziecko chciałoby być posłuszne temu rodzicowi, ale rodzic gdzieś tam jest bardzo negatywnie nastawiony mm. i dziecko po prostu sobie z tym nie daje rady. Albo w drugą stronę może to też działać. Dlatego, y, dlatego grzech jest czymś, co po prostu z każdej strony niszczy jakiekolwiek relacje między ludź, międzyludzkie i nawet jeżeli mm. my z całego serca chcielibyśmy, żeby było dobrze, to nie wszystko też od nas zależy. Paweł mówi y, w jednym fragmencie, y, abyśmy mieli pokój ze wszystkimi, jeżeli to od nas zależy, zależy. prawda? Tak. Teraz, żebyśmy przedstawili pewne historie z Pisma Świętego. Najpierw może historię, kiedy rodzic poświęca się dla swojego dziecka. I damy, jak gdybyś mógł przedstawić. Taką historię. Takie dwa fragmenty z 33 mhm. rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy historię powrotu Jakuba, jego spotkania z długo niewidzianym bratem. I tam jest mowa o tym, że jakby Jakub mówi, że opóźnia troszeczkę swoją podróż ze względu na dzieci. Tak. No, czy to jest wielkie poświęcenie, to, to nie wiem, być może nie. Ale jakieś jest. Ja dzieci nie mam, ale mogę powiedzieć z takiego życiowego mhm. przykładu, że od kiedy mam żonę, no to bardzo często muszę na nią czekać, kiedy gdzieś się zbieramy. Mhm. I to czasami może być irytujące, ale generalnie yy, we dwójkę jest raźniej. Może jest troszeczkę wolniej, mhm. ale jest raźniej. I tutaj widać ten przykład, że też ten ojciec troszczy się o, o dziecko. No i z drugiego rozdziału y, Księgi Wyjścia też mamy tam historię. Mojżesza, gdzie ryzykując, jego matka ukrywa go przez jakiś czas, no ale gdy już nie może, po prostu wsadza go do tego kosza i puszcza go po Nilu. I to, to jest duże poświęcenie w obliczu zagrożenia własnego życia za coś takiego. Ona jednak zajmuje się tym swoim dzieckiem, czyli widać, że jest to dziecko dla niej bardzo. Ważne. I tak jak mówiłem, ja nie mam dzieci, ale mam przyjaciela, który ma dziecko i powiedział mi taką rzecz raz, że yy, zanim jeszcze yy, to dziecko mu się urodziło, to miał pewne obawy i, i, i generalnie nie wiedział, jak to będzie, ale kiedy ją zobaczył po raz pierwszy, no to poczuł taką miłość do tego dziecka i jakby wiedział, że jest w stanie wszystko dla tego dziecka zrobić. Mhm. Czyli rzeczywiście jest to naprawdę wielkie uczucie. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Teraz może Dawid, gdybyśmy przedstawić poświęcenia się właśnie względem rodzeństwa, jest podany przykład właśnie poświęcenia się. Brata akurat tutaj z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział, 20, rozdział 37. Tam jest opisana historia Józefa, który tak wkrótce, żeby przybliżyć, oczywiście pewnie znamy tą historię, ale Józef był faworyzowany w swojej rodzinie. I pozostali bracia, zazdrościli bardzo tego, że, że jego ojciec Jakub kocha go bardziej i, i jakby. Faworyzuje go. Mm. I pewnego razu jako poprosił Józefa, żeby się udał do, zobaczyć, co słychać u braci, którzy tam daleko gdzieś paśli owce. I gdy Józef się zbliżał do nich, ci, ci bracia postanowili, że no, zabiją go po prostu. Czuli do niego nienawiść, ale najstarszy z braci, Ruben, jednak Musiał zachować w sobie cząstkę czegoś dobrego, tam miłości wobec, wobec Józefa. Wstawił się za Józefem u braci. Ten brat musiał stanąć w opozycji wobec swoich pozostałych braci. I no myślę, że to jest godne naśladowania, żebyśmy właśnie mieli czasem, umieli iść pod prąd. Tak, dziękuję bardzo. I może ostatnia, ostatnia historia, kiedy, kiedy ktoś właśnie się poświęca dla całej rodziny, dla całego rodu. Tak Gregor, siebie, przedstawiał taką historię. Chyba nie ma lepszego przykładu, jak ten zapisany w księdze Ród i tutaj dużo możemy powiedzieć na temat relacji z teściami, hmm. bardzo hmm. dużo, są czasami dobre, czasami gorsze. Niektórzy może czytając Księgę Ród, powiedzą, że rzeczywiście w Biblii są cuda, cuda się dzieją, że tak z teściami relacje dobrze się układały, ale tu mamy historię Ród i przede wszystkim Noemi, która traci najpierw męża, później dwóch synów. Straszny dramat, straszny dramat, hmm. bo my, gdy czytamy takie fragmenty, no, przechodzimy do kolejnych wierszy, ale to nie trwało tak krótko, te kobiety przeżywały ten dramat zostają same. Wiadomo, że mężczyzna był tym, który zarabiał, prawda? Przynosił coś do domu. No i Noemi postanawia wrócić z synowymi z Moabu do, do Izraela. Natomiast tak się dzieje po drodze, ponieważ z jednej strony te synowe szły z nią. Ona jednak jako starsza kobieta sugeruje, żeby, żeby wróciły do swoich rodzin. Chce im zapewnić byt. I jakby na to nie patrzeć, zwróćmy uwagę na postawę Noemi, ale Także ród i orpy, bo myślę, że, że to jest istotne, żebyśmy patrząc z perspektywy dzisiejszych czasów, popatrzyli na te trzy postawy, bo z jednej strony Noemi, która chce im pomóc, zapewnić byt, wie, że jest starszą osobą, o tym mówi, że nie zapewni. Nie zapewni im utrzymania, ponieważ już jest starszą osobą, więc trudno będzie, żeby znaleźć kolejnego hmm. męża, i proponuje, żeby wróciły do swoich domów. Więc to jest troska o te osoby. Orpa z tego korzysta. Świadczy to o tym, że miały te kobiety pełną wolność. Natomiast pozwolę sobie tutaj zacytować szesnasty wiersz i siedemnasty z pierwszego rozdziału tejże księgi, lecz ród odpowiedziała nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowniej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Mhm. Niesamowite poświęcenie, odpowiedzialność, bo rzeczywiście mogła być pokusa, żeby wrócić do domu, poukładać sobie na nowo życie. Ani Rut, ani Naomi nie wiedziały, jak, jak będzie wyglądał koniec tej historii. My dzisiaj wiemy, nawet tak. ja komentując to, wiem, jak, jak, ten, jak ta końcówka wygląda. Więc to była wielka niewiadoma. Wielka niewiadoma. Bóg pobłogosławił. No i Boaz, Rut, Naomi pojawiają się w rodowodzie Jezusa Chrystusa. No, i to jest naprawdę wielkie, wielkie świadectwo takiego, takiego poświęcenia. Brak samolubstwa w tym wszystkim. Jest ta pełna miłość z każdej strony. Moje odczucie jest takie, ponieważ tu później nie pojawia się żadna informacja o Orpie, ale nie sądzę, żeby Noemi w jakiś sposób miała za złe tej synowej, że ona odeszła, a ta została. Była tu pełna miłość, pełne zrozumienie. Tak, dziękuję bardzo. W ogóle dziękuję za właśnie te, te przykłady, bo. Bo to pokazują, bo te przykłady pokazują, że, że dlatego, że były pełne relacje, pełne bliskości, prawda, to ktoś się poświęca. I tak samo nowy, nowy start, ten pokazuje, że, że my powinniśmy się poświęcać dla siebie nawzajem, tak samo jak jak Chrystus się poświęcał dla nas. Chrystus, kiedy szedł na krzyż, on wiedział, że, 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 dlatego, że dlatego umiera, bo po prostu nas kocha. Ojciec, dlatego Dał swojego syna za nas, dlatego że nas kocha. Dlatego, że on mówi, że wy jesteście moją rodziną. Wy jesteście mi naprawdę tak bliscy, jak każda inna, bardziej bliscy niż, niż nawet matka i ojciec. I właśnie to jest piękne, kiedy rozumiemy, że, że ta jedność w Bogu powoduje, że, że, że kiedy, kiedy jesteśmy coraz bliżej do Boga, w Bogu, Jesteśmy tak samo coraz bliżej do siebie nawzajem. I to jest właśnie piękne. Grzegorz, jeszcze, jeszcze krótka myśl. myśl na tu, gdy mówimy o tej miłości Bożej, którą Bóg wylewa na nas, to hmm. nie jest tak, że Bóg chce nas pozbawić jakiejś osobowości. Nie? Więc tak. ty, gorzy, czy Damian, czy ja, nikt z nas nie jest pozbawiony takiego działania Bożego. Możemy to hmm. ubrać tym naszym ja, tak zwanym ja, tak. I jest pozytywne zabarwienie tego ja, prawda? Bo mhm. Pan Jezus nawet e, bardzo często używał ja w pozytywnym kontekście. Ja jestem pasterzem dla owiec, prawda? On mówił o poświęceniu, on nie mówił: Ja potrzebuję wszystkiego, wy mi służcie, ja przyszedłem, żeby służyć. Apostoł Paweł mówi, że jest pierwszy wśród grzeszników, ja jestem pierwszy wśród grzeszników, wy mnie naśladujcie. I sądzę, że gdy jesteśmy blisko Chrystusa, to nawet to nasze ja które w jakimś sensie przykrywa tą Bożą miłość i tą miłość ubieramy, prawda, na, na swój własny sposób, ono ma dobre zabarwienie. Natomiast jeśli jesteśmy po tej drugiej stronie przeciwnika Bożego, to to ja jest, ma inne zabarwienie i mówi, ja tak. potrzebuję, ty jesteś dlatego, żebym ja był szczęśliwy. W związku, w małżeństwie, w rodzinie nie ma to racji bytu. No właśnie. Więc dziękuję wam za, za, za te myśli i Myślę, że, że kiedy rozumiemy, że ta miłość Chrystusowa nas łączy, nawet przez ekran, to, to rozumiemy, że, że to jest żywe w nas, i ta miłość, która jest od Chrystusa, złączy nas, że kiedy, kiedyś będziemy razem już w niebie, i, i wtedy ta miłość. Będzie tak rzeczywista, tak się będzie, będzie się przejawiała właśnie realnie w pełni do końca w Chrystusie, że to będzie coś niesamowitego. Aby Pan Bóg nam dał, byśmy właśnie w tej miłości mogli razem żyć i na tej ziemi, bo, bo tylko i wyłącznie w Chrystusie możemy być coraz bliżej bliżej, bliżej siebie nawzajem. Życzę Wam tą bliskość i, i nam, jak tutaj siedzimy, aby Pan Bóg to miłość wlał w nasze serca i umysły. Dziękuję, że byliście razem z nami i zapraszam na kolejne studium, które będzie za tydzień. Na koniec naszego studium będziemy się modlić. Skońmy nasze głowy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to studium dzisiejsze, za to, że mogliśmy czytać z Twojego Słowa, właśnie różne przykłady przykłady poświęcenia, przykłady miłości wobec drugiego i to, to że to prowadziło do, jed, do jedności również. Dziękuję Ci za te nauki, które tam, tam również były zawarte. Prosimy Cię o Ducha Świętego, który by pomógł nam to wszystko rozumieć, ale przede wszystkim, żeby, żeby to wdrożyło się w nasze życie. Proszę o to i dziękuję. W imieniu Pana Jezusa. Amen.